i pada, i pada, i cały czas pada. Nie ma co czekać na pogodę, trzeba zaczynać kolejny projekt. Mianowicie spróbujemy tym razem zrobić sobie nóż z rękojeścią z bukszpanu. Jakiś czas temu w którymś z filmów mówiłem, że będziemy się z tym mierzyć. Spróbujemy. Więc tak, pozyskałem sobie od wujasa kawałek bukszpanu. Brałem taki najbardziej dopasowany do tego, co będę robił. I oprawimy w niego klingę ze stali niskostopowej, narzędziowej, czyli NCV1. Ale mniejsza o klingę. Spróbujemy go w ten sposób sobie tu osadzić. Do tego wmontujemy jeszcze, tutaj zaznaczyłem sobie linię skówki. Tak w stylu łowców mamutów. I zobaczymy, jak to wszystko nam przygra. Już na razie podoba mi się ta linia. Wygląda, że nóż będzie taką fajną w moim stylu zadziorą. Dobra, nie ma co pitolić więcej. Trzeba przeprofilować ten kawałek tak, żeby znaleźć mu tutaj oś. Przepraszam. A myślę, że z kształtu tu nic nie będę za bardzo zmieniał. Także będziemy działać. Jeszcze słowo o klindze. Na klindze mamy szlif konwex. Jeszcze jest miękka, trzeba ją będzie zahartować. Więc bierzemy się do dzieła. Będę się starał wam jeszcze kilka ciekawostek opowiedzieć o tym bukszpanie i dlaczego bukszpan. Ale to już w trakcie pracy. Także jeśli macie chwilę, to zapraszam na materiał. Dobra, wymachałem wstępnie tą klingę. Zostawiłem tak na setce, bo to jednak będę miał co dalej polerować. Chciałem tylko dwa słowa, dlaczego ten konweks. Bo to jest szlif, który jest z nami od zawsze. I jak już będziemy mieć gotowy nóż, to pokażę wam zalety. Jak to zajebiście dnie. Także zaraz go posmaruję powłoką i wrzucam go do pieca. Dobra, klingę już wykończyłem. Teraz tak pokrótce opowiem, skąd się wziął pomysł na ten bukszpan. Ogólnie wujas kiedyś w jakiejś tam rozmowie ze mną wspomniał, że Japończycy wykorzystywali go w rękojeściach, w jakichś rzeźbach, imitacjach. Robili z niego imitację kości. Podobno po wypolerowaniu jest bardzo zbliżony faktura i wygląd do kości. To mnie troszkę tak zaciekawiło. Postanowiłem sobie zasięgnąć trochę więcej informacji o tym. I poczytałem. Się okazuje, że ten bukszpan to są te nasze zwykłe krzewy, które rosną u nas w ogródkach. Potrafią dożyć 500 lat. Podobno nie da się w niego wbić w gwoździa bez odwiertu. Podobno jest tak twarde. Co jeszcze ciekawego przeczytałem? Przeczytałem również, że 1 metr sześcienny bukszpanu waży 1000 kg, czyli tonę, nie? Więc widać, że bardzo, bardzo zbite drewno. Bardzo gęste. Coś jeszcze z takich ciekawostek przeczytałem, że jest bardzo cenione przez rzeźbiarzy właśnie.
Wykorzystuje się je do jakiegoś typu instrumentów, robią z tego figurki do szachów. Podobno jest bardzo, bardzo można precyzyjnie w nim rzeźbić. Jest bardzo, ma bardzo słabo łupliwe. Także sprawdzimy to, bo jeszcze teraz postanowiłem, że skoro będzie to rękojeść tak troszkę inspirowana stylem dziadka Pawła, więc postaram się jeszcze wmontować tu jakąś rzeźbkę. Nie wiem, jak mi to wyjdzie. Nie mam też jakichś precyzyjnych narzędzi. Jakiś tam podstawowy zestaw dłut na Rex mam, ale to takie. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ale taki jest zamysł. I znalazłem sobie skówkę z takiej złączki od centralnego ogrzewania. Obciąłem sobie ten grzybek tutaj i troszeczkę wyprofilowałem takie jajko, żeby się nam wszystko zgrywało. Zostały tu oczywiście jakieś cyferki, ale to będzie starte, nie będzie potem śladu. Także chyba więcej nie będę tu za dużo wam gadał. Tylko wezmę się za wiercenie, osadzenie tej skóweczki. Zobaczymy, jak to wszystko będzie przebiegać. Także chyba wspomniałem o wszystkim z ciekawostek o bukszpanie. Także spróbujmy coś z tym zrobić. Naprawdę jest bardzo twarde to drewno. Wiertło normalnie pali. Pali. Także będzie trochę zabawy tu z osadzeniem tej głowy. Się przewiercić. Teraz ta gorsza część roboty. 20 minut. 20 minut zajęło mi, żeby tutaj wychechłać, że tak powiem, tą dziurkę pod te ostrze. Bardzo twarde, bardzo źle się to robi. Dobra, mniej więcej to mam. Przechodzi. Niestety musiałem sobie rozprawić, czy też dupkę coś będę musiał tutaj wmontować. Tu mam jeszcze miejsce i teraz zajmę się wyrobieniem miejsca na tą skówkę. I później według tej skówki wyrównamy sobie całkowicie już oś, bo teraz miałem tylko wstępnie złapaną. Bardzo twarde drewno, naprawdę. Umęczyłem się strasznie. Udało się jakoś wcisnąć tą skóweczkę, ale powiem wam, że wcale to nie jest jakaś łatwa sprawa. Bardzo dużo to trzeba było precyzji i tak dalej. Więc szacuneczek dla tych, co to robią. Troszeczkę trzeba
mieć oleju w głowie, że tak powiem. Bo nie sztuka wbić to na siłę, żeby nam zgniotło ten otwór, tylko wpasować tak, jak się należy. Dobra, udało się osadzić. Wygląda to dość dobrze, podoba mi się. To jeszcze troszeczkę muszę sobie podszlifować te drewienko, ale to już takie szczegółowe rzeczy. No teraz już myślę, że już sama przyjemność wykonania będzie. Ale bryła już mi się podoba. Okej, wstępnie taką bryłę zostawimy. Teraz sobie rozplanuję moją rzeźbkę. Znajdę jakiś wzór, narysuję. I będziemy rzeźbić. A nie kończę jej teraz z tego względu, że kiedy zrobię rzeźbę, to będę chciał sobie jeszcze troszeczkę uwypuklić ją i tutaj będę chciał sobie troszeczkę zebrać tego tak zwanego mięska, żeby się bardziej uwypukliła. No ale zobaczymy, jak wyjdzie. Więc tak sobie to narysowałem. Tak chciałbym, żeby to wyglądało. Pytanie tylko, czy starczy mi umiejętności, żeby to zrobić. Myślę, że nie będę używał samych dłut, tylko użyję też dremblera. Nie mam takich precyzyjnych dłutek, żeby to jakoś ładnie obrysować, wybrać. Więc będzie czysta improwizacja. Czyli to, co robię zawsze. Także do dzieła. Ciężko to idzie, twarde jak diabli, nie chcę się poddawać, ale wstępnie sobie obrys zrobiłem, już się nie zatrze i mam nadzieję, że jak mówię tu o rzeźbieniu, to mnie dziadek Paweł nie zlinczuje, że robię dremelerem i mówię o rzeźbieniu. Póki co lepiej nie umiem, może mnie kiedyś weźmie i przeszkoli. Także jedziemy dalej.
Okej, no to myślę, że rzeźbienia to by było tyle. Nie jest to nic łatwego. Ale jakoś tam się udało. Muszę powiedzieć, że szacunek dla ludzi, którzy robią takie drobne zdobienia w drobienku. Bo tutaj jednak jeden za silny ruch i można spartolić całą robotę. Więc to fajnie wyszło. Równo, podoba mi się. Myślałem, że będzie gorzej, ale jest ok. No i na razie tak to zostawię. Delikatnie sobie tylko zabezpieczę olejem, żeby ładnie mi te dziurki się tam wyeksponował ten wzór. Ta fakturka, żeby mi to ładnie to przygrało. I myślę, że zostawię chyba taką białą tą rękojeść. Taki ładny kolor ma. I teraz przyjdzie pora, żeby powyrabiać te wszystkie tutaj nierówności. Ściągnę to jeszcze raz. I będziemy powoli kleić. Wymyślimy sobie jakiś tutaj myk, żeby to ładnie wyglądało od góry. I tyle, trzeba działać. Także jakoś to się udało, że tak powiem, wyimprowizować. No nie wiem, czy to z rzeźbieniem miało coś wspólnego. Bo bardzo, bardzo, bardzo dużo używałem Dremlera. Pomagałem sobie tylko w wykańczaniu i niektórych tych zakamarkach dłutkami, ale ogólnie tak wyszło. Więc dzisiaj już jest późno, zostawiam to w pieruny i idę do domu. Dokończę jutro. Więc wymyśliłem sobie, co zrobię tutaj. Tą szpareczkę. Zrobimy sobie szpachlę. Spiłowałem sobie pilniczkiem drobnym troszkę tego bukszpanu. Umieszam go zaraz z poksipolem. I taką szpachelkę wcisnę razem z nożem i wkleję tutaj. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślałem na początku, żeby tylko poksipolem to zagładzić, ale nie podoba mi się to. Wolę jak jednak, chociaż jest zbliżony kolor do tego drewna, a nie tylko żywicy najebane. Także bierzemy się za klejenie. Okej, tak więc to wyszło w ten sposób. Trzeba było kilka słów podsumowania powiedzieć, więc powiem wam, że projekt bardzo dużo wymagający cierpliwości, zaparcia, precyzji, ale daje bardzo dużą satysfakcję. I tak bym sobie właśnie wyobrażał nóż łowców mamutów. Oczywiście z pełnym szacunkiem i respektem pozdrawiam dziadka Pawła. Bo teraz widzę, ile kosztuje go zrobienie takiego czegoś na nożu. I cóż więcej, zostało go nam naoszczyć i potestować, zobaczyć, na co go będzie stać tego skubańca. Jeszcze jak wyschnie, raz go przeolejuję i tak go zostawimy. Zawsze warto sobie zostawiać jakieś odcinki. Tutaj sobie zostawiłem kawałek rogu bawolego i akurat fajna łezka mi się tu wpasowała w ten otwór, który mi został po
w wierceniu otworu, więc go wykorzystałem i bardzo ładnie to wygląda. Także tyle. Zostańcie jeszcze chwilę. Zobaczcie, na co go będzie stać. A ja na tą chwilę Was bardzo gorąco pozdrawiam, żegnam. Trzymajcie się. Do następnego. Będę się tu wygłupiał w rąbanie jakichś bali, to nie o to chodzi. I prac precyzyjnych również śmiga sobie jak należy. Na początku filmu mówiłem o zaletach konweksu. To właśnie jedna z nich. Ten konweks jako taki ala półokrągły szlif ma taką zaletę, że nie blokuje się w nożu. Po prostu nóż sam wymusza ruch w ten sposób. Płaski mógłby się już zaklinować przy skandi. Ten normalnie sam sobie zdziera to, co potrzebuje. Myślę, że tyle. Podsumowując, bugszpan bardzo fajny materiał. Dotyku wręcz aksamitny, nieupliwy, więc myślę, że warto go użyć na rękojeść.